7 stycznia 2014 roku zakończyło się głosowanie w plebiscycie Szkoła z klimatem, zorganizowanym przez redakcję Kuriera Lubelskiego, portal naszemiasto.pl oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Za najbardziej klimatyczną szkołę w powiecie kraśnickim i janowskim uznano pierwsze liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku, czyli popularną Górkę. Pierwsze liceum ogólnokształcące z Kraśnika zdobyło 28 249 głosów, uzyskując nie tylko najlepszy wynik w swoim okręgu, ale również na Lubelszczyźnie. Szkoła, która uplasowała się na drugim miejscu w województwie, to zespół szkół nr 1 imienia Władysława Grabskiego w Lublinie. Szkoła zdobyła 28 224 głosy. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim uczniom, rodzicom, sympatykom szkoły, absolwentom, nauczycielom, pracownikom szkoły za głosowanie w plebiscycie na najbardziej klimatyczną szkołę w powiecie kraśnickim, jak również w województwie lubelskim. Nasza szkoła osiągnęła ogromny sukces, zajęła pierwsze miejsce w powiecie kraśnickim, zdobyliśmy ponad 28 tysięcy głosów i to jest pierwsze miejsce nie tylko w powiecie kraśnickim, ale również pierwsze miejsce w województwie lubelskim. I myślę, że ten klimat wyraża się również tym, że uczniowie w naszej szkole czują się dobrze, czują się bezpiecznie, mogą realizować swoje zainteresowania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim i zachęcam do głosowania w drugiej turze również na naszą szkołę. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem portalu naszemiasto.pl w dniach od 17 grudnia do 7 stycznia w 7 okręgach. To były bardzo ekscytujące dni. Głosowanie zmieniało się jak w kalejdoskopie z godziny na godzinę do ostatnich minut głosowania. Mieliśmy lepsze i słabsze momenty. Najtrudniejszą chwilą był piątek 3 stycznia, kiedy okazało się, że oddaliśmy w głosowaniu prowadzenie, które kilka dni wcześniej systematycznym oddawaniem głosów zyskaliśmy, ale czuliśmy wsparcie nie tylko siebie nawzajem, ale swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, a przede wszystkim absolwentów, którzy z całego świata dawali znać, że wiedzą o głosowaniu, że głosują i będą z nami do ostatnich chwil i że z pewnością damy radę. Te ponad 28 tysięcy głosów to są dowody na przywiązanie, sympatię i przyjaźń dla szkoły. To są również dowody w tej ilości, że Górka od 95 lat jest najlepszą szkołą z klimatem dla swoich uczniów, dla absolwentów i taka będzie do końca dla kolejnych pokoleń uczniów i absolwentów. Popularna Górka to szkoła z tradycjami. Jak twierdzą sami uczniowie, panuje tu niepowtarzalny klimat i atmosfera i można im wierzyć, patrząc na wyniki głosowania. Nasza szkoła posiada niemal stuletnią tradycję, jest tu świetna atmosfera. Zdecydowałam się tutaj przyjść, ponieważ większość czasu spędzałabym w szkole i chciałam iść do miejsca, gdzie dobrze bym się czuła, gdzie byliby świetni ludzie, dobra kadra nauczycielska i gdzie czułabym się niemal jak w drugim domu. Uważam, że Górka zasługiwała na wygraną, ponieważ panuje tu niesamowicie świetny klimat. Wszyscy są jakby wielką jedną rodziną. I jeżeli jest na przykład ciężko, to klasy wzajemnie się wspierają, ludzie się jednoczą, a jeżeli przychodzi taka chwila jak to głosowanie, to potrafimy się zjednoczyć i zmobilizować, aby zagłosować na naszą szkołę. Ja ogólnie uważam, że nasza szkoła jest najlepszą szkołą ze wszystkich szkół, żadnej innej bym nie wybrała i bardzo żałuję, że będę teraz odchodziła już z tej szkoły, bo naprawdę poznałam tutaj masę świetnych ludzi i nie zamieniłabym ich na żadnych innych, naprawdę. I uważam, że to, że my wygraliśmy, to pokazuje właśnie, jak my jesteśmy zjednoczeni. I gdyby nie to, że ta szkoła właśnie tak nas jednoczy, nie wygralibyśmy tego. W tej szkole czuję się bardzo dobrze i nigdy nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Naprawdę, nauczyciele są super, uczniowie, wiele przyjaźni, znajomości. Nauczyciele naszej szkoły to prawdziwe bratnie dusze. Nikt nas tak nie zrozumie jak nasi nauczyciele. Twierdzę, że oni najbardziej ze wszystkich profesorów liceów zasługują na miano profesora, bo nikt nas tak nie nauczy jak oni. Naprawdę jestem im bardzo wdzięczny za to, że mam z nimi lekcje, że to właśnie oni mnie uczą. Jestem naprawdę z tego zadowolony. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne pomagają nam rozwijać swoje zainteresowania. Myślę, że po żadnej szkole nie byłbym tak zadowolony jak po tej. 7 szkół, które zwyciężyły w plebiscycie w swoich okręgach, otrzyma w nagrodę profesjonalną sesję zdjęciową dla każdej klasy i całej szkoły. 8 stycznia rozpoczął się drugi SMS-owy etap. Finaliści z każdego z 7 okręgów będą walczyć o ekskluzywny dodatek w Kurierze Lubelskim poświęcony ich szkole.